Odwiedziliśmy podczas lotów gołębi dorosłych pana Zbigniewa Knajpa. Będziemy obserwować przylot gołębi z lotu Rosendal, na który włożył 144 gołębie. Średnia odległość wynosi 711 km. Przed nami kilka słów od bohatera dzisiejszego reportażu i przylot gołębi. Na końcu filmu małe podsumowanie. Kolegów hodowców i koleżanki hodowczynie. Nazywam się Knajp Zbigniew. Jestem ze Szczecina, oddział 309. Co mogę powiedzieć o naszym oddziale? Jak to na pewno też łatwo sprawdzić. Jest bardzo mocny oddział. Dużo bardzo dobrych hodowców. Około nas jest 120 hodowców w oddziale. Dużo hodowcy zainwestowali w gołąbki, dbają o to. Loty są bardzo szybkie. Konkurs trwa około 10 minut. Czy z 500 km, czy 300. Tak te gołąbki lecą. Około 5000 gołąbków zaczynamy. Wiadomo, jak kończymy, to każdy traci. U nas też tracimy te gołębie. No, co bym chciał jeszcze powiedzieć? Tak jak w tamtym roku już się wypowiadałem, jestem pewny już swoich gołębi. Czym ciężej, tym lepiej. Nie tak jak każdy myśli, czy wróci, czy nie wróci, ja jestem pewny. Dzisiaj mamy lot okręgowy 740 km. Gołąbki były puszczone 8:20. Około 15 godziny powinny być gołębie na miejscu. Dałem 144 gołąbki, w tym jest 50 rocznych. Sezon jest na ogół udany, nie ma strat, wszystko idzie pomyślnie. Zostały jeszcze 4 loty, w tym Bruksela ostatnia. Na Brukselę zgłosiłem 100 gołębi. Zostanie więcej, to pójdzie 130, ile gąbków zostanie, tyle pójdzie wszystko na ten ogólno lot międzynarodowy Bruksela. No, tyle mam do powiedzenia na temat gołąbków starych, żeby próżno nie mówić, lot będzie zarejestrowany z przylotu, zobaczymy jak to pójdzie. Na ogół jestem pewny, że pójdzie dobrze, bo ja już nie zakładam, że coś może być nie tak. Co do gołębi młodych. Młode gołąbki z pierwszego lęgu były już wywożone około 5 razy. Robiły 2 razy po 100 km. Loty w tym roku młodymi lecę z Polski na Gorzów. Jest 9 lotów, w tym Gorzów, Poznań, Konin, 360 km. Dlatego lecę na Polskę, żeby zostały najlepsze gołębie, tylko najmocniejsze pod wiatr. Mnie nie interesują. Mnie już loty z wiatrem. Mam dosyć tego, czy wiatr w lewo, czy w prawo, i zależny być od wiatru. Thank you.
Gołębie zostały wypuszczone o 8:25. W miejscu przylotu początkowo było słonecznie, lecz z czasem przybyło chmur i wystąpiły przelotne opady deszczu. W locie udział wzięło 1120 gołębi i 46 hodowców. Pierwszy gołąb z tej hodowli przybył o 16:04. Lot obył się bez strat. Na drugi dzień doleciało kilka brakujących sztuk. Zdobyto 45 konkursów. Prezentujemy także listy konkursowe. Po wszystkich lotach i locie narodowym z Brukseli, z którego wrócił komplet gołębi, pan Zbigniew uzyskał najlepsze lotniki w gołębiach dorosłych i rocznych. W klasyfikacji z całości zdobył pierwsze miejsce w okręgu i rejonie oraz pierwsze miejsce w kategorii C w okręgu. Pan Zbigniew chciałby również podziękować panu Bogusławowi Gryglikowi z firmy Unimix, który przygotował karmy specjalnie na jego zamówienie, a także panu Zbigniewowi Rodakowi za doradztwo i wskazówki. Na koniec prezentujemy gołębie po locie dla zainteresowanych kupnem gołębi z tej hodowli. Wszelkie informacje i szczegóły odnośnie sprzedaży można uzyskać bezpośrednio u hodowcy.